Poznaliśmy zwycięzcę Pucharu Polski na szczeblu podokręgu krosnoodrzańskie. W finale spotkały się dwie drużyny, które w tym sezonie rywalizowały w rozgrywkach A-klasy. Relaks Grabice, który zakończył rozgrywki na pierwszym miejscu, oraz Bóbr Bobrowice, który to zespół skończył sezon na 7. pozycji. Brawo! Tak padła pierwsza z pięciu bramek tego spotkania. Tego dnia lepszym zespołem okazał się mistrz A-klasy, czyli Relaks Grabice. W podstawowym czasie gry wygrali oni 3-2. Zespół z Grabic prowadził już 3-0, ale rywale z Bobrowic rozpoczęli swoją pogoń za wynikiem. Niestety dla nich zabrakło im czasu, byli w stanie zdobyć tylko dwie bramki i to ostatecznie Relaks Grabice został mistrzem podokręgu krosnoodrzańskie. Tym samym Relaks Grabice zdobył w tym sezonie podwójną koronę – mistrzostwo A-klasy plus Puchar Polski.